O! Siema! Nowy Stephen King. Nowe Och Literatura. Na kanale książkowym. Zaczynamy. Cześć! Super, że jesteście z nami na kanale książkowym. Dzisiaj cykl Och Literatura, a bohaterką dzisiejszego odcinka jest książka Stephena Kinga pod tytułem Baśniowa opowieść i to jest książka, która, jeżeli chodzi o te recenzowane przez nas kingowe nowości, no jest zdecydowanie najgrubsza i niektórzy tutaj mówią nawet, że to jest taki powrót Kinga do dawnych czasów. Czy właściwie to ma pokrycie, czy nie? No to zaraz się dowiecie. A o czym jest baśniowa opowieść? Jak dobrze się domyślacie, jeżeli chodzi o tytuł, mamy tutaj powrót w pewnym sensie Stephena Kinga do klimatów trochę jakby rodem z fantasy. Jeżeli czytaliście kiedyś Talizman albo Oczy Smoka, to wiecie, co mam mniej więcej na myśli. Tutaj bohaterem jest Charlie Reed, który jest takim dosyć, jak to zazwyczaj u Kinga bywa, błyskotliwym dzieckiem. Traci bardzo wcześnie swoją matkę, zostaje z ojcem, który jest alkoholikiem. Ojciec się oczywiście tam w pewnym momencie gdzieś tam z tego wszystkiego pozbiera, no ale nasz bohater jest takim chłopakiem, który jest bardzo samodzielny i ogarnia większość rzeczy w swoim życiu właśnie bez pomocy swojego ojca i jednocześnie jakby zdarza mu się taka sytuacja w momencie, kiedy już jest pod koniec jakby swojego życia w liceum, kiedy udziela pomocy takiemu człowiekowi, który się nazywa Howard Bowditch i tenże Howard złamał sobie nogę, jeżeli dobrze pamiętam akurat, i nasz bohater go uratował, opiekuje się z nim później, a dodatkowo jakby pełni pieczę nad psem tego właśnie starszego człowieka. I okazuje się, że Howard Bowditch ma pewną tajemnicę. I tą tajemnicą jest przede wszystkim złoto, które posiada w sejfie skrytym na jednym z pięter swojego domu. I oczywiście tutaj ten młodszy mężczyzna, czyli Charlie, jak i starszy mężczyzna, czyli Howard, zaprzyjaźniają się ze sobą. To jest taki wątek, który oczywiście u Kinga był już eksploatowany w wielu powieściach. Nie chcę mówić, że we wszystkich, ale naprawdę w bardzo wielu książkach Kinga motyw przyjaźni między starszym mężczyzną, a tutaj w tym wypadku młodszym się już wcześniej pojawiała. I praktycznie 200 stron jakby tej książki to jest ta relacja taka obyczajowa, związana właśnie przede wszystkim z traumą po stracie matki, traumą związaną z alkoholizmem ojca, a później próbą jakby wychodzenia trochę z tej traumy i jakby odzyskania trochę jakby takiej kontroli nad własnym życiem, chociażby przez to, że pomaga właśnie tutaj Howardowi Bowditchowi. Tutaj wchodzi jeszcze w grę pewna obietnica, którą Charlie składa, ale tutaj nie będę wam za bardzo spoilerował. I wracając do tajemnicy. Tajemnica, która pojawia się w przypadku właśnie Howarda Bowditcha, to jest tajemnica związana z tym, że po prostu tutaj nasz starszy bohater ma szopę. I w tej szopie znajduje się przejście do innego świata. To tylko u Kinga chyba mogłoby się wydarzyć, chociaż oczywiście mamy tutaj jakieś odniesienia do opowieści z Narni, czy chociażby do innych książek Kinga, jak na przykład Dallas 63, gdzie główny bohater cofał się w czasie na zapleczu kuchni lokalu gastronomicznego. Więc nie jest to nic nowego, było to już grane. No i oczywiście w wyniku pewnych jakby okoliczności nasz bohater schodzi sobie do tego innego świata i zostaje wplątany w intrygę, a jednocześnie sam próbuje coś tutaj uzyskać. Więcej wam nie będę opowiadał na ten temat, to jest powieść, którą warto samodzielnie jakby odkrywać. Dzieje się tutaj sporo. Myślę, że jak już przeczekacie, pokonacie jakby ten obyczajowy wstęp 200-stronicowy na początku, jeżeli można tak to określić, to zdecydowanie czeka was tam sporo zaskoczeń. Ja jako czytelnik, powiedzmy zaprawiony w bojach, jeżeli chodzi o książki Stephena Kinga, tutaj zdecydowanie akurat w tym wypadku bardziej mi się podobała ta otoczka obyczajowa, ta pierwsza część jakby związana z relacją właśnie między Charlie'm a Howardem. To było coś, co mi się czytało zdecydowanie bardziej intrygująco niż ta część później związana jakby z królestwem, które nasz książę, powiedzmy, musi ocalić. Tam akurat
akurat było dosyć dużo różnego rodzaju sztampy, dosyć dużo kalek z Lovecrafta, chociażby zresztą tutaj sam autor nie ukrywa jakby tych inspiracji, chociażby widoczne są w dedykacji, jeżeli chodzi o wstęp do tej książki. To oczywiście nic złego, jakby to czerpanie jakby z tego dobra odniesień popkulturowych, to jest coś, z czego jakby Stephen King słynie, i rozplatywanie jakby tych różnych tropów popkulturowych, to jest też pewna gra jakby z czytelnikiem, do której nas przyzwyczaił. I to jak najbardziej było sympatyczne. Natomiast jakby same królestwo jest takim królestwem fasadowym, bym powiedział. No nie? Ta kraina, do której przenosi się Charlie, jest opisana w bardzo taki pobieżny sposób. Więc jeżeli szukacie książki z gatunku fantasy, która będzie wam tutaj próbowała jakby pokazać bardzo kompletny obraz świata i gdzie dostaniecie jakby wszelkiego rodzaju jakby informacje na temat tego świata, to w tej powieści czegoś takiego nie znajdziecie. Jest to wszystko potraktowane właśnie w taki sposób, bym powiedział, jednowymiarowy. Tutaj poznajemy losy pewnych postaci, poznajemy losy części tego świata, ale to wszystko też jest dosyć takie jednostronne. Oczywiście to w pewnym sensie wynika z tego, jakiej konstrukcji, powiedzmy, umysłowej, psychologicznej jest Charlie też i jakich doświadczeń, jakie doświadczenia go spotykają gdzieś tam po drodze. Natomiast momentami wydaje mi się, że trochę przydałoby się więcej szczegółów, więcej takiego mięsa, które by sprawiło, że ten świat wykreowany przez Kinga byłby zdecydowanie bardziej intrygujący, nie wydawałby się tylko zlepkiem pewnych nawiązań do klasyki literatury czy do różnych motywów, które są ograne już w popkulturze. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, które mnie tutaj jakby mocno gdzieś tam zaintrygowały, to sam motyw pewnej choroby, pewnej szarości, która postępuje w tym świecie, do którego trafia Charlie, bardzo mi przypominał motyw klątwy z gry From Software Dark Souls. I się przez chwilę zastanawiałem, czy King przypadkiem nie grał w to, albo może rozmawiał z George'em Martinem, który ostatnio z From Software współpracował przy okazji Elden Ring. To było dosyć ciekawe i sam motyw klątwy, choroby, która dotyczy jakby pewnej społeczności, wybranej społeczności, jest myślę, że czymś, co można byłoby trochę zdecydowanie bardziej eksplorować. To, co mi się jeszcze tak do końca nie podobało jakby w tej książce, to jest wątek miłosny. Tutaj jakby zupełnie nie jestem w stanie jakby uwierzyć w tę miłosną relację między Charlie'm a księżniczką. Takie tutaj archetypy są wykorzystywane. Mamy księcia i księżniczkę, no i ta księżniczka, w której Charlie się zakochuje, no dla mnie po pierwsze jakby była dosyć odpychająca jako bohaterka przez większość czasu. Po drugie też przez większość czasu samego Charlie'ego nie traktowała w taki sposób, że powinien się czuć jakoś zachęcony do tego, aby nawiązać z nią taką relację. I to wszystko jest takie bardzo zrobione po łebkach, na zasadzie takiej, że zobaczyłem ją, zakochałem się, no i w sumie tyle, nie? I to jakby wszystko. I trochę mi tutaj przede wszystkim właśnie tego takiego mięsa zabrakło, które właśnie było w tej pierwszej części osnutej dookoła właśnie przyjaźni między Howardem a Charlie. Jak zawsze u Kinga napisane jest to w sposób taki, że no oczywiście nie oderwiecie się od tej książki, czyta się to doskonale, nawet w momencie, kiedy ktoś mógłby powiedzieć, że autor przynudza i nie dzieje się za wiele ciekawych rzeczy, to napisane jest to tak, że ja mógłbym czytać w taki sposób napisane, nie wiem, kwit z pralni albo paragony z jakiegoś polomarketu czy innego dyskontu. Więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do stylu Kinga, to jest to propozycja jak najbardziej dla was. Jeżeli lubicie Kinga, to myślę, że już dawno tą książkę przeczytaliście, macie w wersji tej ilustrowanej i pewnie już macie na jej temat swoją opinię. Jeżeli Kinga nie czytaliście wcześniej, myślę, że to może być dosyć ciekawy sposób na to, żeby zacząć przygodę z nim, aczkolwiek obawiam się, że trochę tego psychologizowania na początku może was odstraszyć, z tego względu, że jest go jednak dosyć sporo, bo 200 stron w 700-stronicowej książce to nie jest mało. Więc musicie mieć to na względzie. Natomiast jeżeli chcecie się dać porwać po prostu narracji, czytać na wydechu, myśleć po prostu często o tej książce, co tam się dzieje, co tam się wydarzyło dalej i tym podobne, to baśniowa opowieść jest bez wątpienia takim tytułem. Nawet mimo tych zarzutów, o których tutaj mówiłem w międzyczasie,
to był to taki tytuł, który ja przeczytałem dosłownie w kilka dni i nie mogłem się od niego oderwać. I chociaż czasami kręciłem z niezadowoleniem głową, to po prostu bawiłem się dobrze. No to myślę, że w takiej popkulturowej powieści bazującej na różnych motywach, które wszyscy znamy, lubimy i lubimy też tropić te odniesienia właśnie do tych motywów, to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Dajcie znać, jakie są wasze oceny po przeczytaniu tej książki. Czy plasuje się ona wysoko na waszej liście ulubionych książek Stephena Kinga? Czy wolicie na przykład Talizman, jeżeli chodzi o te bardziej baśniowe opowieści? Ja od siebie dodam, że tak, zdecydowanie Talizman bardziej mi w duchu zrezonował niż baśniowa opowieść, ale to dalej jest King w dobrej formie, mający dalej to swoje flow, od którego nie można się oderwać, i narrację taką, że po prostu przypalacie obiady, jak czytacie. Więc uważajcie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.